No cześć dziewczyny i chłopaki. Właśnie wychodzę z domu, jadę na pocztę tradycyjnie i tradycyjnie bardzo dziękuję Uli i Eli za zamówienie naszych książek. Ula zamówiła Dom pod Bocianem, właśnie jadę wysłać, a Ela zamówiła Na tangijskie opowieści. Także dziewczyny, czekajcie, zaraz będziecie miały co czytać. A jak wrócę, to czeka mnie ogród. No, bo jutro zapowiadają deszcze, a przyszły róże z gołym korzeniem, róże rogusta, bo postanowiłam posadzić je na skarpie, który oddziela warzywnik od ogrodu, więc mam co robić, kochani, mam co robić. Wiosna to jest na wsi taki czas, gdzie nie wiadomo co pierwsze, więc naprawdę to jest taki bardzo mocno intensywny czas. Ale gdzieś tam z tyłu głowy zawsze jest taka informacja, że jak wszystko mija i ten okres ciężkiej pracy też oczywiście minie. I wtedy przyjdą takie dni, gdzie będzie się siedziało na ławeczce i podziwiało to, co się zrobiło. No dobra, do następnego. O, koksunia, chcesz, koksa, chcę mi coś powiedzieć. Wybaczcie, muszę kończyć. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale na chwileczkę zatrzymałam auto i wiatr wieje, bo chciałam Wam pokazać widok, który bardzo lubię. Kochani, jeszcze jeden widok. Chciałam Wam pokazać te drzewa, które widzicie na wprost tam w oddali. One, jak przyjdzie taka piękna wiosna, będą całe w białym kwiecie. Jak przyjechaliśmy tutaj pierwszy raz, a była taka pogoda właśnie jak teraz, to pisaliśmy zresztą o tym w książce, że nic mi się tutaj nie podobało, bo ja sobie wybrałam zupełnie inne miejsce. No ale kiedy już w końcu zdecydowaliśmy z Wojtkiem, że decydujemy się na ten kawałek ziemi i ten dom i przyjechaliśmy z kolejnym razem, wszystkie te drzewa były obsypane pięknym kwieciem. To był tak niesamowity widok i przypomniałam sobie Anię z Zielonego Wzgórza, która tak pięknie potrafiła opowiadać o tym, co widzi. Także chciałam się z Wami właśnie podzielić tym widokiem. A tutaj ktoś będzie budował sobie domek. Kolejny przystanek już będzie w domu. Widzicie, a tam w oddali widać mój samochód. Tymi rzeczami chciałam się z Wami dzielić. Tak, kochani, bo ten kanał jest o moim, a właściwie o naszym życiu z Wojtkiem na wsi. Takie życie sobie wybraliśmy. Czyż to nie jest pięknie? Nawet o tej porze roku. Dobra, jadę. Jadę do domu i przepraszam, jeżeli trzęsłam telefonem. Wiecie, kochani? No nie wiecie. Oj, Graszynko, ty z tym swoimi mądrościami życiowymi. Chciałam Wam pokazać, zanim się przebiorę, bo właśnie dojechałam do domku, chciałam Wam pokazać, jak przedłużyliśmy rabaty. Może powiem na początku, że w pierwszej kolejności
powstała tarabata po mojej prawej stronie i waszej stronie. Potem zrobiłam tutaj taki cieniutki paseczek, aż w końcu sugestywnie, systematycznie posuwaliśmy tą robotę do przodu. I muszę wam pokazać jeszcze raz może, przepraszam, że tak nieprofesjonalnie, od bruku tarabata będzie szła. O. Aż tutaj do brzus. W pierwszej kolejności powiększyliśmy z tej jednej strony, to jeszcze nie jest skończone, jak widać, z tej jednej strony powiększyliśmy tą rabatę, ale potem doszliśmy do wniosku, że dobrze, jeżeli powiększymy też z drugiej strony, no i tak się stało i ona jest właśnie powiększona też z tej drugiej strony. Zaraz wam pokażę z innej perspektywy. Proszę bardzo. Teraz widzicie te dwie rabaty, które zostały powiększone przez okres zeszłego tygodnia. Po prawej stronie, po mojej prawej stronie, już są posadzone trawy, które dostałam od Oli. Olu, bardzo ci dziękuję. Wspominałam wam, że źle posadziłam hortensję, więc dwie udało mi się już przesadzić. Muszę jeszcze przesadzić trzecią. A tutaj widzicie zakopcowane róże, które muszę posadzić na skarpie. Jest jeszcze bałagan, to jest jeszcze wszystko niedopracowane, ale jak posadzi się kwiaty, to wtedy będzie miało zupełnie inny wygląd. Wszystko na początku wygląda nieciekawie, dopiero później nabiera barw. To jeszcze pokażę wam z innej perspektywy. Oczywiście Koko szczęśliwa, że pani wróciła z miasta, więc tak to wygląda. Będziemy sobie szli ścieżką z cegły. I tu, gdzie kończy się ceglana ścieżka, powstaje właśnie powstała ta nowa robota, o której wam wspominałam. Także pracy przede mną i przed nami bardzo dużo, ale latem będzie pięknie, ja to wiem. Kochani, życie jest piękne i tego się trzymajmy. Wzięłam jeszcze psy trochę na spacer, bo potem jak się wezmę za pracę, jak się już przybiorę, to trudno mi będzie się zmobilizować. O, i u nas wieje, jak zwykle, tradycyjnie. To jest takie miejsce, że tu jest stale wieje. I dlatego właśnie sadzimy tak dużo drzew wkoło naszego domu, żeby powstała taki dom na polanie. Teraz zapomniałam oczywiście, pamiętam kiedyś z Wojtkiem zwiedzaliśmy dom chyba Gałczyńskiego, leśniczówkę. Leśniczówkę Gałczyńskiego i wiem, że byłam nią właśnie zachwycona, że ona była otoczona lasem. I do tego właśnie dążymy, żeby nasz dom był otoczony też właśnie drzewami. Bardzo lubię drzewa. No. Nie przedłużając, kochani. A, no jeszcze powiem wam, co kupiłam
w Biedronce kupiłam, bo były w promocji, zeszłam tylko na chwilę, bo myślałam, że będą tam bratki i chciałam, pozazdrościłam koleżankom YouTube'owym, że sadzą bratki. Chciałam też sobie kupić bratki, żeby postawić je na stole w ogrodzie, ale niestety nie było, więc musiałabym się chyba wybrać na ryneczek. I akurat były w promocji i słodkie ziemniaki, bataty. Nie wiem, czy kupujecie, czy jecie te ziemniaki. Ja je po prostu uwielbiam. Ponieważ one są drogie, więc ja je kupuję sporadycznie. I kiedy właśnie robię te słodkie ziemniaki, mówię zawsze do Wojtka, że zrobiłam sobie nagrodę. Właśnie ja się nagradzam takimi rzeczami. Właśnie, że jem to, co lubię. Dla mnie to jest taka nagroda. Nie wiem, jak wy traktujecie jedzenie, ale ja też właśnie tak traktuję. Także dzisiaj nagrodziłam samą siebie słodkimi ziemniakami na obiad. Proponuję wam nagradzać siebie. To jest bardzo, bardzo przyjemne i bardzo ważne, żebyśmy zadbały o siebie. Bo ty jesteś najważniejsza i musisz w to uwierzyć. Jesteś najważniejsza. Teraz już się żegnam z wami. Pa, pa.